Polskie Stronnictwo Ludowe to najstarsza aktywna politycznie partia w naszym kraju. Jej początki sięgają końca XIX wieku. Dziś ludowcy świętowali 116. rocznicę powstania PSL-u. Na uroczystej ceremonii jubileuszowej w Sejmie pojawili się m.in. szef partii Waldemar Pawlak, wicemarszałek Sejmu Ewa Kieszkowska, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, poseł Stanisław Żelichowski oraz teoretyk ruchu ludowego, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Janusz Gmitruk. Ruch ludowy to fenomen ciągłości politycznej. To jest jedyna partia polityczna, która ma placówkę swoją naukową, Zakład Historii Ruchu Ludowego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. To jest miliony działaczy, którzy pracowali dla Polski i walczyli o niepodległość. Tutaj właśnie oglądamy plejadę przywódców wielkich partii chłopskich. Tych partii było 50. Pierwszym prezesem był Karol Lewakowski, powstaniec styczniowy, finansista, człowiek, który właściwie współtworzył i finansował to stronnictwo. 116 lat temu właśnie o 11 rozpoczynał się kongres w Rzeszowie, gdzie przedstawiciele chłopskich komitetów wyborczych powołali Stronnictwo Ludowe. Do tej nazwy ruch ludowy był bardzo przywiązany, bo Stronnictwo Ludowe w XIX wieku oznaczało cały naród polski, zarówno chłopów, robotników, mieszczaństwo i inteligencję. Ja często mówię, że ruch ludowy to najbardziej udane dzieło polskiej inteligencji, które przetrwało, ponieważ miało one rodzimy po prostu charakter i czerpało po prostu ze źródeł demokratycznych polskich. Na konferencji politycy PSL-u nawiązali do długiej historii ruchu ludowego oraz przypomnieli jego najwybitniejszych przywódców Wincentego Witosa, Stanisława Mikołajczyka i Macieja Rataja. Te postaci są dla nas inspiracją. Przywołujemy je, podkreślając ich znaczenie dla polskiej historii, mówi wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. 116 lat istnienia Polskiego Stronnictwa Ludowego to 116 lat gwarancji solidnej i dobrej obecności w polityce, dodał. PSL w 1989 roku powrócił do swoich tradycji, do swojej nazwy i w ciągu tych 20 lat transformacji jesteśmy jednym stronnictwem politycznym, które nie zmieniło nazwy, nie zmieniło programu, filozofii działania, zachowując taki bardzo odpowiedzialny, centrowy profil politycznego działania. I dzisiaj przy okazji tej wymownej rocznicy przedstawiamy właśnie te osiągnięcia jako przykład takiej solidności i stabilności na przestrzeni ponad wieku politycznego i publicznego działania. Ruch ludowy przed 100 laty był jednym z trzech wielkich obozów politycznych, obok narodowego i socjalistycznego. To one wywarły największy wpływ na kształt odradzającego się państwa i odzyskującego swą tożsamość narodu polskiego na początku XX wieku. W czasie swojej wiekowej działalności PSL zawsze manifestował swój narodowy charakter. Odwoływał się do tradycji niepodległościowych, demokratycznych i chrześcijańskich naszego państwa.